Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Snow i kontynuujemy naszą wspólną przygodę w grze Alan Wake. Ja już wam oszczędziłem tej walki z tymi cieniami w tym magazynie. Podchodziłem do niej chyba 4 albo 5 razy i dopiero za czwartym bądź piątym razem się udało. Recepta była prosta, wystarczyło narzucać tam flar, nie mam żadnej. Wybiec tutaj, tu jest, proszę bardzo. Latarnia, stanąć sobie tutaj i po prostu powolutku podchodzić i wykańczać każdego po kolei. Zaowocowało to tym, że praktycznie mamy, no, minimalną ilość amunicji do strzelby, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Tylko teraz trzeba odnaleźć drogę. Tędy mamy iść. Tam jest dużo światła, mnie to bardzo cieszy, ale czy ja tutaj mogę... Nie. Tutaj jest strasznie mały teren do zbadania, tak więc za długo to nie zajmie. Alan, nie zacinaj się. Proszę cię bardzo. Dobra. Nic tu nie ma. Tutaj też nic nie jest schowane. Tak więc idziemy. The power plant glowed in the night. It was close, but I had to find a way across. Łódka. Coś takiego. Motorówka. Bo w pław raczej nie będziesz płynął. Wejdź tutaj. Tak, porozglądajmy się, co my tutaj mamy. Mamy strzałkę, tak więc tam gdzieś będzie skrzynia. Ale żeby otworzyć tą bramę, zapewne musimy skorzystać z tego przełącznika. I naprawdę obawiam się zejścia na dół, ponieważ znając tą grę, tutaj ktoś na mnie napadnie, ale nie mamy innego wyjścia. Musimy brnąć dalej. Szybki rzut oka tutaj. Czy coś przypadkiem się tutaj nie chowa? I już w słuchawkach czuję, że ktoś mi oddycha. Mi się to bardzo nie podoba. Strzałka tutaj. Dobra, otwórz. Granat błyskowy i raca. Przynajmniej tyle. Nie, rewolwer do ręki. Rewolwer, chłopie. Strzelbę oszczędzamy. Do śmietnika nie zajrzysz, nie. Nie zajrzysz do śmietnika, ale go przesuniesz. Skoro masz tyle siły... Szkoda tylko, że... Dobra, punkt zapisu. Szkoda tylko, że nie chcesz czasami wchodzić tam, gdzie ja bym chciał, żebyś wszedł. Nie mam kasku ochronnego. O nie! Nie, wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie! I co, tutaj nie przyjdziesz? No chodź tu, cwaniaku. O, tego się nie spodziewałem. Proszę tak na mnie nie szarżować. Będę wdzięczny. Dobra, ty jesteś twardszy niż inni. Tak więc potraktuję cię... Aha. 5 naboi. To się skończy źle. Dobra, mam nadzieję, że był tutaj tylko i wyłącznie ten jeden. Dobra, ten te... Oj nie. Tędy nie przejdziesz, Alan. Nie przejdziesz. Gdybyś był zwinniejszy, to jeszcze mógłbym spróbować, ale nie, ty nie jesteś zwinny. Czy ja tutaj w jakikolwiek sposób mogę się przedostać, wyłączyć to zasilanie? Halo? Może jakiś przełącznik? Coś tutaj przegapiłem? Nie. Dobra, nie będę próbował skakać nad tymi drutami, bo wszyscy wiemy, jak to się skończy. Chyba, że... Alan! Tu. No, już prawie, chłopie. Nie, no. Ty sieroto ruska. Dobra, tam są zapasy, tak więc... Jest dobrze, ale jednocześnie wiemy, że czeka nas jakieś starcie. Nie wleziesz tutaj, co? Nie wleziesz. Brak słów. Tutaj też nie przeskoczysz. Dobra, idź po te zapasy. Widziałem przełącznik. Przełącznik widziałem. Otwórz. Otwórz to. I co się stanie? Tylko światło zapaliłeś. A być może w jakimś cudem tutaj... Nie, tutaj nadal napięcie. Tutaj też. Nie podaruję tej kartki. Nie ma mowy. Jak my się tam mamy dostać? Zielonego pojęcia nie mam, chyba że przejdziemy tam i tak na okrągło. Na okrągło, naokoło. Dobra, tu są kolejne kable. Tutaj
też. Nie, o cholera, ilu was tu, o shit, do widzenia. Gdzie za mną leci? Zapraszałem. Au! No oczywiście, jakiś mądry musiał się znaleźć i rzucać czymś. No i jeszcze... Dobra, świetnie, Alan. Doładuj. Świeć na niego na razie tak. Chociaż to za dużo... O nie! Nie, Alan, szybko! No. Och, ty brunie. O, tutaj to już w ogóle bieda. 4. Trzeba znaleźć amunicję. Tutaj nic nie ma, tutaj znowu nie przejdę. Tutaj też nic nie ma. A co to jest? Nic. Tutaj nie ma żadnego przycisku? Nie. Skąd ty się tu wziąłeś? Walka z tobą na tak małej przestrzeni jest bardzo ryzykowna. Dobra, wpakuj w niego cały magazynek, powinien paść. Dokładnie. Dobra, tutaj druty. Zakładam, że mógłbym jednego z nich naprowadzić na te druty, ale jest to dość ryzykowne, bo Alan jest sierotą. Dobra, podnieś to. Czytamy. Gdzie to jest? Making her way through the water pipe alone, Cynthia was angry at the rider. Foolish young man, taking unnecessary risks. And the way he broke the rules. Didn't he understand what was at stake? Since the terrible days in the 70s, she hadn't wavered once, as hard as it had been. She was tired of protecting the town all these long years, and now only wanted to rest. Spokojnie, Cynthia. My będziemy obrońcą. Obronimy to miasto. Ledwo co potrafimy obronić siebie, ale nie martw się. Damy radę. O tak, dziękuję, dziękuję. Zapasy. Tutaj zapewne ktoś zaraz mi wyskoczy. Bierz wszystko, co tu jest. Jak dają, to trzeba brać. I co, tędy? Nie. Dobra, tędy. Czy ja już kogoś słyszałem? Doładuj. I nie granat błyskowy do ręki, tylko raca, flara, cokolwiek. Dobra, kolejne otwarte... Chciałem powiedzieć pomieszczenie, teren, kolejny otwarty. Tu jest droga zablokowana. Tam jest kawa. A, po drugiej stronie. No, zapraszam. Ja wiem, że tu na mnie wyskoczycie. O nie. Kable tu, kable tam. Jeszcze za mną. Proszę. Dla ciebie też mam. I ja sobie przebiegnę obok ciebie, pozwól mi przebiec. Dobra, cały magazynek poszedł. Gdzie jest ten drugi? Tam jest. No chodź tu, chodź, chodź. Najlepiej tutaj. Na to właśnie liczyłem. Dziękuję panu bardzo. Ktoś jeszcze? Nie. Dobra, tędy tu była kawa, tak? Jest kawa. I teraz którędy? Tędy nie przejdziesz. No bo tak jak myślałem, będziemy musieli iść naokoło. Oczywiście mam problemy z wysłowieniem się, ale to żadna nowość. Dobra. Opuścić to, wskoczyć tam. Alan, rozumiesz? No tak podejrzewam, że tak musimy właśnie iść. Okej, kable. No właśnie, użyj. Właś tu, właś. Alan, nie osłabiaj mnie. Wskocz tu. Coś tutaj jest? Kartka. I kto w takim dziwnym miejscu ustawił fotel? Podnieś.
The story I had written in the cabin had come true. Touched by the dark presence, I had written a horror story. But the end was still missing. The story was incomplete, and the last unfinished page of the manuscript still sat in the typewriter in the cabin study. If I could get back there, if I could read the page, then I could write my own ending to this story and save Alice. Jeśli Alan potrafi sznurkować, możemy to przemyśleć. Piwo. Nie chcesz piwa? Ja w takiej sytuacji bardzo chętnie bym się napił, ale ja nie jestem tobą. Tam jest światło. Coś tutaj może tak jeszcze coś jest? Nie wygląda na to. Tak więc Alan, nie obijaj się, biegnij. I tylko światło tutaj jest. Liczyłem na jakieś zapasy. Dobra, tutaj pewnie właśnie zapis. O nie. Dobra, jest furgonetka. Może będzie nam dane skorzystać z niej. Wow, a tu co się wydarzyło? Okej. Kto wam dał prawo jazdy? Nie wejdziesz tutaj, nie? Oczywiście, że nie. A do jakiegoś samochodu możesz wejść? Do tego nie możesz. Do furgonetki również nie możesz. Jedyna nadzieja w tym samochodzie. Okej, idziemy pieszo. Piechtobus też dobry. Jasny gwint! Mam nadzieję, że jest tylko jeden. Shit, jeden nabój poszedł. Jak śmiesz. Rakietnica, świetnie. Amunicja, jeszcze lepiej. Tylko rakietnicę, właśnie. Coś tutaj jest? Baterie. Amunicja. Użyj. A co się stanie? Okej. Dobra, idźmy tam. Idźmy tam i przygotujmy się na manto. Bo zapewne to właśnie... O, kawa. Podnieś tą kawę. Z ciekawości. Nie, to są strony 77 na 100. A, 23 do końca. Nie róbcie sobie jaj. No obracaj się. Dziękuję. Gdzie ty lecisz? Oj! Alan, mógłbyś mówić szybciej, że jakieś ptaki nadlatują, bo... Bo ja nie załapałem, że coś leci. Shit, znowu nie w tym kierunku się patrzyłem, co trzeba. Au, one nas zaraz wykończą. No chodźcie tu, chodźcie tu. Łącie. Czy ja właśnie ominąłem swój przystanek? Chyba tak. Albo i nie? Auć! Skupane. Dobra, dały sobie chyba spokój. Tak. Albo i nie. Dobra. Tutaj wysiadamy. Dobra, mamy od nich święty spokój, przynajmniej na razie. O, dziękuję bardzo. Strzelba powtarzalna, to jest to, co mamy. Raca. Użyj. Chrzanić. Telewizja.
Hej, 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 hej! Dlaczego starszą panią prowadzisz do piwnicy, a później siekiera w plecy? Czy oni mogliby mi przestać latać nad głową? Wepchnij ją. O! Bardzo ciekawe odwołanie do naszego bohatera. Tutaj już chyba nic nie znajdę. Przestańcie mi latać nad głową, bo mnie to denerwuje. Spadać! Dobra, tamtędy. Czy ja nie mogę sobie zabrać stąd żadnego samochodu? Mam iść tamtędy. Dobra, osłaniajcie mnie, ale tutaj. Aha, tu jest brama. Samochód? Nie. Drugi samochód? Też nie. Naprawdę nie możemy jej otworzyć. Na to wygląda. Szkoda. Dobra, chodźmy tam, gdzie oni są. Odpocząłeś, Alan? Odpocząłeś. Tylko osłaniajcie mnie dobrze. Zboczymy trochę ze ścieżki. O, ale mnie osłaniacie. No normalnie. Uważajcie, bo zaraz padnę z zachwytu. Ten narwaniec się tutaj bardzo prosi. O shit, o shit. Odejdź, odejdź. Jeszcze tylko ty. Genialnie. Przeładuj do końca. Mhm. To masz przeładowane. I weź to. I weź to. Fuck. No. Dziękuję bardzo. Powiedzmy, że wykonujecie niezłą robotę. Ale to tylko tak na początek. Nie mogę was zbytnio chwalić, bo popadniecie w samozachwyt. O, widzę coś, widzę coś, widzę coś, widzę coś. Co to jest? I słyszę przeciwników, tak? Zgubiłem to coś. Ktoś tu jest? Właśnie, z boku był jeden dziad. O, ilu was tu jest? O, przepraszam bardzo. Macie na zdrowie? O, shit, tych nie wykończyło. Jak na mnie chciał naskoczyć dziad jeden?
Wiesz co, Alan, strzelba, strzelba, bo to się w tym momencie bardziej przyda i zacznij biec. Zacznij biec, bo ci nogi powyrywają. Flara. Alan, celuj grze. O fuck. No tak, latajcie sobie tam, podczas gdy ja w tym momencie mam problemy. I w tym miejscu. Bierz ten rewolwer, strzelaj. Wow. Było gorąco. Pomagacie, naprawdę? Przeładuj. Przeładowałeś do końca? Nie, nie przeładowałeś do końca. Dobra, teraz przeładowałeś do końca. Tu było coś, co widziałem. Co ja widziałem? Chyba to coś. Ten kawałeczek skały, tak? Tak. Gro, jesteś chamska. Nie będę ukrywał, jesteś. Dajcie mi się zregenerować. Jak daleko mamy? Zakładam, że gdzieś tam tędy będziemy musieli iść, bo... Chociaż może tędy wystarczy. Ale najpierw, oczywiście, idziemy w las. Oczywiście później będę żałował, będę narzekał, tutaj nic nie ma, dobra. Lecicie za mną tym helikopterem? Lecicie. Alan, nie męcz się. Ja cię bardzo proszę, nie męcz się. Fuck, co? Dziękuję za pomoc. Naprawdę się przydała. Alan, szybko polecą! Cholerne ptaszyska. Tutaj jest skrzynia, bo widzę... Znaki. Ty tutaj wskazujesz, ty tutaj wskazujesz. To gdzie jest ta skrzynia? U góry gdzieś? Nie, tu. Gdzie ona jest? No ta strzałka wskazuje na górę. Czy gra mnie postanowiła strollo... Tu jest. Wiesz wszystko, co jest? Dobra. Biegnij. Biegnij, Alan. Biegnij. Ile sił w nogach. Wiem, że nie masz ich za dużo. Tutaj coś jeszcze jest. Pięknie. Ile masz tych granatów? Dwa. Dobra, ewentualnie będziemy się ratować rakietnicą. Oho. Kto? Dobra, biegnij, bo za chwilę się tu właśnie pojawi ekipa. Rzuć flarę, tak na dobry początek. Albo wiesz co, Alan, rzuć granat błyskowy. Ło, ilu was tu jest? Smacznego. Dobra, granaty mieliśmy, granatów już nie mamy. Strzałka, gdzie ty wskazujesz? Na dół. Tylko czy są tutaj jeszcze jakieś inne znaki wskazujące na... Rozpoznałem to logo na power plant sign. Widziałem wersję of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Oj, tą skrzynię chyba ominiemy. Kawa. Chyba że gdzieś tutaj jeszcze znajdę jakiś znak, ale... A, chyba że to jest po prostu strzałka prowadząca tutaj. Tak, na to by wychodziło. Dobrze, ale ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Do elektrowni wejdziemy dopiero w następnym. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.